Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym porozmawiamy sobie troszeczkę więcej na temat DMR Provider. We wcześniejszym odcinku rozmawialiśmy o Global Style, natomiast Style Components oferuje nam jeszcze coś takiego, czym jest DIM Provider. O co w tym chodzi? Tak jak już wiecie, w Style Components jest coś takiego jak props. Czyli generalnie możemy sobie przekazywać propsy. DIM Providerem oplatamy całą naszą aplikację, a następnie do propsa DIM przekazujemy zdefiniowane już wcześniej wartości. I tymi wartościami możemy posługiwać się w całym naszym projekcie. Nie ma co więcej o tym gadać, przejdźmy do rzeczy, to na pewno Wam się to wyjaśni. Przechodzimy do styles, następnie tworzymy plik, niech to będzie DIM.js. Następnie importujemy Reacta, czyli import React from React. Następnie oczywiście musimy zaimportować DIM Provider, czyli to rozszerzenie, które oferuje nam Style Components. Także import DM Provider i oczywiście ze Style Components. Tworzymy sobie teraz ten nasz komponent i on tworzony jest w bardzo banalny sposób, w taki sam jak inne komponenty. Czyli const, nazwijmy go DM. Następnie i bardzo ważne, ponieważ o tym jeszcze nie wspominałem, przyjmuje on propsa children. Zaraz dokończę ten komponent i o wiele prościej będzie mi wytłumaczyć Wam, co on robi. Następnie tutaj zwracamy nasz DIM Provider, a w środku dajemy children. Tutaj bardzo jeszcze ważna jedna rzecz, musimy sobie wyeksportować to nasze demo, czyli export default demo. No i teraz tak, ten props children oznacza tylko i wyłącznie to, że tutaj mamy nasz komponent DIM Provider, ale w momencie, kiedy oplatalibyśmy nim całą naszą aplikację, to te elementy w środku, no tak jakby nikt by nie wiedział, czy one mają się tam znaleźć, czy nie. A ten props children po prostu mówi o tym, że wszystkie elementy, które zagnieździmy przy wywołaniu DIM Provider, umieść właśnie w tym miejscu. Tutaj troszeczkę to powiększę i teraz przejdźmy dalej. Na ten moment to jeszcze nie będzie działać. Dlaczego? Ponieważ nie zdefiniowaliśmy sobie nigdzie tych wartości. Te wartości musimy sobie przekazać tutaj w propsie DEME. Te wartości myślę, że też możemy sobie na spokojnie użyć tutaj nazwy DEME. Tutaj oczywiście wyrzuci błąd, bo tego nie ma. Natomiast możemy sobie tutaj to stworzyć. Także const, DEME. No i tutaj tworzymy te wartości. I teraz zapytacie, ale co to jest tak naprawdę? No to na przykład mogą być to kolory albo wysokości fontów. Czyli na przykład font sizes. Otwieramy kolejny obiekt. No i na przykład piszemy small. Niech to będzie 12 pikseli. Medium, czyli takie zwykłe 16 pikseli. No i large, dajmy 32 piksele. Na tym etapie dodajmy sobie jeszcze jedną, niech to będzie colors. Dajmy red i niech po prostu tutaj będzie red, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Też możemy dać w sumie jeszcze blue. Ok, także podsumowując, musicie zaimportować DIM Provider, musicie stworzyć te wartości, które chcecie przekazywać do całej aplikacji, a następnie tutaj wywołać sobie DIM Provider, następnie do propsa DIM przekazać te właśnie Wasze wartości i też nie zapominajcie o propsie children tutaj przy wywoływaniu komponentu DIM. Następnie przechodzimy sobie do naszej głównej tak jakby strony. My nie używamy jeszcze template'u, natomiast nasza jedna strona to jest po prostu index.js, więc przechodzimy tam. Następnie tutaj importujemy sobie to demo, czyli import from i tutaj musimy się cofnąć, ponieważ jest to oczywiście w styles, następnie demo. No i teraz tym DIM, kurde, nawet nie wiem jak to się czyta, sorry, wybaczcie, jeżeli kaleczę angielski, no ale musicie mi wybaczyć. Oplatamy całą naszą aplikację, więc w tym momencie dajemy to tutaj. Tutaj oczywiście nam się to zamknie, możemy wszystko przekopiować, czyli w ten sposób. I w tym momencie w naszych komponentach są dostępne właśnie te propsy. Nie musimy się martwić, na jakim etapie one są, na jakim tak jakby zagnieżdżeniu, w którym miejscu one są, ponieważ one są wszędzie. Żeby teraz dowiedzieć się, tak jakby sprawdzić, czy to działa, możemy przejść na przykład do article, czyli do molecules, article, a następnie do book, ponieważ to book to jest nasz taki ostatni komponent. No i w tym book mamy coś takiego jak styl style title, więc przejdźmy sobie do niego. On jest tutaj w folderze atoms, następnie book. No i tutaj mamy zdefiniowaną wcześniej regułę. Zakomentujmy to sobie oraz skopiujmy i wklejmy ją poniżej. W tym momencie możemy sobie zdestrukturyzować to nasze demo, czyli tutaj. I w tym momencie, to sobie usuńmy, możemy tutaj zwrócić sobie nasz kolor. Niech to będzie demo, colors, musicie zapamiętać co tam mieliśmy, także jak mieliśmy demo, potem odwołujemy się do colors, a następnie na przykład do blue. Colors.blue. Po zapisaniu, jak widzicie, kolor tego napisu jest niebieski. Mam nadzieję, że w bardzo fajny i łatwy sposób przekazałem Wam, jak działa to narzędzie. W tym odcinku to tyle. Wielkie dzięki, że byliście. Przechodzimy do następnego. Trzymajcie się. Cześć.